Otwórzmy Ewangelię Łukasza. To będzie rozdział 14. I wersety 25 do 35. A szły z nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy go by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, ruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czym by ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pan Jezus mówi tutaj do ludzi, którzy jeszcze do Niego nie przyszli, którzy jeszcze się nie nawrócili. No i zauważmy, że mówi słowa, które, no jak to się tak czyta, to brzmią niektóre strasznie po prostu. I na dobrą sprawę to słuchacze mogliby powiedzieć tak: no przecież to jest niemożliwe. Słowo Boże mówi przecież tak, że ja mam miłować bliźniego jak siebie samego. A tu nagle słyszę, że jak ktoś chce przyjść do Pana Jezusa, to ma nienawidzić ojca swego i matkę, i żonę, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet swoje życie. Bo jeśli tego najpierw nie zrobi, to nie może być moim uczniem. Podobnie jest z dźwiganiem krzyża. No i potem jest takie dwie ilustracje, które pokazują, że trzeba się dobrze zastanowić, zanim się w ogóle do Pana przyjdzie, czy rzeczywiście będzie się mogło kontynuować, czyli czy naprawdę wzięliśmy pod uwagę koszty. No i oczywiście to jest coś, co Pan Jezus mówił kilka razy, pokazując ludziom, że tak, On nie będzie za nimi biegał. On nie będzie ich prosił, dlatego że coś, korzyść z tego przyjścia do Pana jest tak ogromna, że warto dać za to wszystko. Tak jak Pan Jezus dał za nas życie. Można powiedzieć w największym skrócie, że przyjście do Pana Jezusa i chodzenie z Nim to jest po prostu uwarunkowane jedną rzeczą. To znaczy życie za życie. On za nas dał życie swoje, a my oddajemy Mu nasze życie do końca. I to nasze życie do końca, to jest właśnie coś takiego, co my tak naprawdę bardziej miłujemy. I czasem niektórzy się zastanawiają właśnie, sceptycy próbują tutaj szukać jakichś błędów w Ewangelii, no bo to rzeczywiście są takie trudne słowa. I te słowa odnoszą się nie tylko do ludzi, którzy jeszcze nie przyszli do Pana. One się również odnoszą do ludzi, którzy już przyszli, tylko się później pogubili. I te słowa, że jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, braci, i sióstr, a nawet i życia swego, można zrozumieć prawidłowo tylko wtedy, kiedy byłoby się człowiekiem nawykłym, przyzwyczajonym do pewnych stwierdzeń, sformułowań, które dla tych słuchaczy były oczywiste. Dlatego, że dla nas
ta nienawiść tutaj to jest jakaś dziwna rzecz, to jest jakieś nieporozumienie. Natomiast Pan Jezus, mówiąc o nienawiści do ojca, do matki, ojca i matkę trzeba czcić, żonę trzeba miłować, dzieci trzeba miłować, a nawet bliźnich trzeba miłować, no to on miał na myśli nie uczucie nienawiści, czyli takie najgorsze z uczuć, jakie można mieć w stosunku do innego człowieka, tylko coś zupełnie innego. Otóż Słowo Boże już dawno, dawno wcześniej w Torze i u proroków kilka razy używało takiego sformułowania. I nienawiść w takich kontekstach nie oznaczała najgorszego z uczuć, jakim można obdarzyć drugą osobę, tylko wybranie kogoś kosztem kogoś. Wybranie czegoś kosztem czegoś. I jest taki fragment, który jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Tam jest chyba pierwszy raz użyte coś takiego, takie sformułowanie. To jest 29 rozdział. Wersety 30-31. A rzecz dotyczy Jakuba i jego dwóch żon. Potem obcował także z Rachelą, a kochał Rachelę bardziej niż Le i służył u niego jeszcze drugie 7 lat. A Pan, widząc, że Lea była w niełasce, uczynił płodnym łono jej. Rachela zaś była niepłodna. I tutaj, w 31 wersecie, jest w oryginale napisane, że Pan, widząc, że Lea była znienawidzona, uczynił płodnym łono jej. Wcześniej jest napisane, że kochał Rachelę bardziej niż Leę. A dalej jest napisane o tym, że była w niełasce, dosłownie była znienawidzona. Czyli to w tym momencie, jeżeli jest do wyboru, na przykład dwie osoby, które obdarzamy uczuciem, szacunkiem, czymś, i jeżeli wybieramy jedną kosztem drugiej, to jest czasem określone w Starym Testamencie jako jednego umiłował, drugiego nienawidził. I dokładnie to samo mamy na przykład w Księdze Malachiasza, kiedy jest napisane o Izraelu i o Edomie. Tam jest taki słynny fragment, na który się czasem niektórzy powołują, że tak powiem, ideologicznie, czyli Jakuba umiłowałem, Ezawa znienawidziłem. To jest początek Księgi Malachiasza, gdzie jest mowa o Izraelu. Wyrocznia Pana, słowo Pana do Izraela przez Malachiasza. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość. Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan? Ja jednak umiłowałem Jakuba, Ezawa zaś znienawidziłem. I to znowu jest to samo. To znaczy, to nie jest tak, że Bóg znienawidził Ezawa, dlatego, że Bóg Ezawa, jeżeli jako takiego, obdarzył wielkim błogosławieństwem. I wybrał Jakuba, czyli wybrał naród izraelski kosztem narodu, które wywiódł Ezawa. W związku z tym mamy do czynienia z wyborem jednego kosztem drugiego. I wracając do Ewangelii, to jest dokładnie to samo. To znaczy, jeżeli ktoś przychodzi do Pana Jezusa, a nie wybiera Jego kosztem ojca swego, matki swojej, żony, dzieci, braci, sióstr, a nawet swojego życia, to nie może być uczniem moim. I to jest koszt, który my najczęściej, jak się nawracamy, jak się rodzimy na nowo, to ten koszt najczęściej jest nam znany. Jeżeli Ewangelia jest nam zwiastowana prawidłowo, to ten koszt najczęściej jest nam znany. Jeżeli się nawracamy, chociaż dzięki miłosierdziu Bożemu,
później ten koszt jakoś zaczynamy widzieć, to on też jest nam znany. Ale czasem w pewnym momencie zaczynamy się gubić. Zaczynamy się gubić, coś nam się zaciera i nasze życie przestaje być takie radykalne dla Pana i nasze życie zaczyna doświadczać czegoś, co jest napisane tutaj na końcu. Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I myśmy mówili już parę razy, że no, sól nie wietrzeje, prawda? Taki ma, że tak powiem, taką cechę, że nie wietrzeje. Ale sól może zatracić swoje własności i może zatracić swoje własności bardzo łatwo przez jedną rzecz. Przez to, że się ją rozpuści w wodzie. Jak się sól rozpuści w wodzie, staje się coraz bardziej rozcieńczony ten roztwór i tak naprawdę nie nadaje się już do niczego. Życie wierzących ludzi czasem zaczyna się rozpuszczać w takiej wodzie. I to jest rozpuszczanie się w wodzie okoliczności, to jest rozpuszczanie się w wodzie nacisku otoczenia, albo to jest rozpuszczanie się w takiej wodzie, czyli ta nasza Ewangelia, to nasze życie według Ewangelii staje się coraz bardziej rozwodnione. Czym? Tym, że my wracamy nie do pierwszej miłości do Pana. My wracamy do pierwszej miłości do żony, do córki, do ojca, do własnego życia. To jest ta pierwsza miłość, do której my wracamy. I to nie jest ta miłość, do której powinniśmy wracać. Jest taka zasada, nie wiem, czy to sprawdzaliście kiedyś, ale nawet kilka jest takich życiowych, mądrych zasad. Jeżeli się pogubiliśmy gdzieś, to dobrze jest wrócić na ostatnie skrzyżowanie, na którym byliśmy. I czasem właśnie jest tak, że w życiu ludzi wierzących zaczynamy się gubić i wtedy dobrze jest wrócić na skrzyżowanie. I na przykład przyjrzeć się takiemu fragmentowi i zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest na dziś. Czy rzeczywiście jest tak, że ja dzisiaj nadal wybieram Pana kosztem mojego życia, czyli tego, w jaki sposób ja sobie chcę życie ułożyć? Czy ja wybieram Pana kosztem mojej żony? I chcę Wam powiedzieć, że czasami naprawdę modlę się i dziękuję Bogu za to, za jedną rzecz, między innymi, że moja żona kocha Jezusa bardziej niż mnie. A ja od czasu do czasu muszę pokutować, że znowu mi się coś rozwodniło w tej kwestii. Pan Jezus musi wrócić na pierwsze miejsce. Bez względu na wszystko. I tylko wtedy, kiedy On będzie na pierwszym miejscu, to On się przyzna do tego, co będziemy robić, ze względu na to, że wybraliśmy Jego kosztem naszej rodziny, naszej żony, naszego własnego życia. Tylko wtedy zacznie to działać. No bo w pewnym momencie naszego życia chrześcijańskiego już okazuje się czasem, że pewne rzeczy przestają działać. I zaczynamy się zastanawiać, Boże, dlaczego to działało tyle lat temu? Dlaczego kiedyś byłem inny i Ty w taki sposób niesamowity działałeś? Ja zupełnie inaczej funkcjonowałem wtedy, a teraz jest już inaczej. I właśnie wtedy trzeba wrócić na skrzyżowanie. Ewentualnie jest taka inna zasada, którą czasem stosujemy, kiedy zapomnieliśmy o czymś. Wchodzę do pokoju, rozmawiam z żoną i mówię, zaraz, ale ja zapomniałem, o czym ja Ci miałem powiedzieć. Wtedy ludzie mówią tak, słuchaj, jeżeli zapomniałeś, o czym miałeś powiedzieć, albo zapomniałeś, wróć do pokoju, w którym byłeś. Czasami to sprawdziłem, rzeczywiście, wracałem w miejsce, w którym byłem wcześniej i mi się przypomniało. To jest rzecz taka, powiedzmy, ludzka, nie? Ale ta ludzka rzecz jest również... Warto ją czasem zastosować w naszym duchowym życiu. Wróć do miejsca, w którym byłeś. Zobacz, czy rzeczywiście jest nadal tak, jak było. To znaczy, czy rzeczywiście te koszty, bo Ty kiedyś te koszty zbadałeś, Ty kiedyś te koszty zmierzyłeś, stwierdziłeś, że dobrze, wchodzę w to. To znaczy, daję wszystko, bo otrzymałem wszystko. Czy dalej jest tak samo? I jeżeli nie jest dalej tak samo, to wróć, pokutuj,
I wtedy dopiero niech to zostanie, niech to wróci do stanu pierwotnego, który powinien być. To znaczy, ja chcę umiłować Pana z powrotem bardziej niż moją żonę, moje dzieci, moje życie. To tylko wtedy będzie powrót do tej pierwszej miłości, do Pana, która powinna być. A chcę Wam powiedzieć, że to się naprawdę zdarza, bo wierzący ludzie, którzy w tej chwili się nawrócili niedawno, to mogą powiedzieć, no zaraz, o czym on mówi? Przecież to tak musi być. Tu się okazuje, że po jakichś tam iluś tam latach wierzący człowiek zaczyna po prostu się rozwadniać i musi wrócić do tamtego momentu i dlatego właśnie jest napisane wróćcie do pierwszej miłości. Najgorszy stan jest taki, o którym mówiła taka jedna siostra młoda, która niedawno wyjechała, rozmawiała z nami i ona mówi, słuchajcie, bo ja w tej chwili trafiłam gdzieś tam do jakiejś społeczności. Wiecie co? I trafiam na takich ludzi starych, wierzących, którzy już lata, długie, długie lata są wierzący. I ja z nimi rozmawiam, a oni mówią, a coś ty taka radykalna jest. Przejdzie ci. I mówią, słuchaj, ja też kiedyś taki byłem, jak byłem młody. Przejdzie ci, mnie też przeszło. I ona mówi, słuchajcie, to mnie rozwala. I to jest niestety coś takiego, co się nazywa gorszenie maluszki. Dlatego, że przyprawia się człowieka o upadek słowami takimi, które właściwie powinny spowodować autorefleksję. Ten człowiek młody, stary wierzący powinien się zastanowić, dlaczego jego życie nie jest tak radykalne, nie jest tak gorące, dlaczego on nie miłuje Pana do tego stopnia, do jakiego ta młoda osoba, która stoi mu przed oczami, to robi. I ona jest właściwie obrazem tego, co ten stary wierzący miał lata temu, a teraz już nie ma. I w tym momencie Bóg mówi tak, postawiłem ci przed oczy człowieka tak, jakbyś ty wrócił na tamto skrzyżowanie. I teraz jest pytanie, co ty zrobisz? Czy ty wybierzesz inny kierunek, czy ty zawrócisz w to samo miejsce, w którym teraz jesteś? Bo jeśli zawrócisz, to znaczy, że twoje życie się rozwodni z powrotem, ono nie będzie miało mocy, ono nie będzie miało również żadnego świadectwa w stosunku do ludzi niewierzących, dlatego że oni nie zobaczą w tobie żadnej różnicy. Oni nie zobaczą czegoś, za co warto umierać. Jeżeli twoje życie, twoje słowa nie będą ich w taki sposób przekonywały, to za to nie warto umierać. To jest tylko teoria. Dlatego wróćmy czasem, wróćmy na skrzyżowanie, na którym byliśmy. Wróćmy do pomieszczenia, w którym kiedyś byliśmy, w duchowym sensie i zastanówmy się, czy rzeczywiście nie jest tak, żeśmy umiłowali coś, kogoś bardziej, czy wybraliśmy to coś kosztem Pana w tej chwili już, a nie odwrotnie. I pytanie jest w wersecie 27 jeszcze jedno. Bo kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Czyli Pan Jezus bierze pod uwagę taką możliwość, że ktoś będzie za Nim szedł. Będzie mówił, jestem Twoim uczniem. Będzie wołał, Panie, Panie. Ale nie będzie chciał ponosić kosztów. Różnych kosztów. Dlatego, że ten krzyż, o którym Pan Jezus mówi, to nie tylko jest cierpienie fizyczne. To nie tylko są prześladowania. Ale krzyż, który On dźwigał, to tak naprawdę to był krzyż hańby. To był krzyż szyderstwa. Dlatego, że wtedy w tych czasach było tak, że każdy skazaniec, który szedł na krzyż, dostawał tą belkę od tego krzyża na plecy i donosił ją do miejsca kaźni. I po drodze, jak wszedł, to tłumy oczywiście gapiów stały, no bo to była wtedy rozrywka. Patrzyli się na takiego człowieka, szydzili z niego, może tam rzucali w niego czymś. A on musiał to wszystko znosić i dojść na miejsce kaźni. Pan Jezus to znosił. Znosił hańbę. On znosił taką hańbę, jakiej nikt z nas nie znosi, dlatego że to był Bóg, któremu pluli do oczu. A my czasami znosimy rzeczy mniejsze, drobniejsze. My po prostu nie potrafimy się pogodzić z tym, że na nas ktoś krzywo popatrzy.
Ale przecież jeżeli dźwigamy krzyż, to znaczy, że dźwigamy również hańbę, niezrozumienie, szyderstwa, złośliwe uśmieszki. Różne rzeczy, które naprawdę, właściwie tak naprawdę, jakbyśmy się temu przyjrzeli, to powinniśmy się z tego cieszyć, ponieważ to oznacza, że rzeczywiście jesteśmy inni. O ile oczywiście jesteśmy inni w prawidłowy sposób, bo możemy zachowywać się w sposób dziwny i też będą się z nas śmiać. Ale tu chodzi o rzeczywiste działanie w Duchu Chrystusowym. I też wróćmy do tego, a jeżeli na przykład nam się zdarza, że jesteśmy w tej chwili tak traktowani, to pamiętajmy o tym, że to jest krzyż, że to jest hańba. I że jeżeli rzeczywiście to znosimy, znosimy to rzeczywiście dla Niego, a nie tak jak Piotr pisze na przykład, żebyście przypadkiem nie cierpieli dlatego, że jesteście złoczyńcami. Jeżeli cierpicie, to ze względu na Jego imię. Nie ze względu, że sami nie rozrabiacie. Więc jeżeli nam się to rozmyło, jeżeli kiedykolwiek dochodzimy do wniosku, że coś nie tak jest, jak inaczej niż było, wróćmy do tego miejsca, zapytajmy siebie samych w swoim własnym sercu, jak ten syn marnotrawny. Dlatego, że cała przypowieść o synu marnotrawnym to jest przecież to przypowieść o człowieku, który już był u ojca, on już był synem. To nie jest tak, że on nigdy nie znał ojca, on już był. I my czasami jesteśmy właśnie tacy. Odchodzimy, zaczyna nam się coś dziwnego dziać w życiu. Jest pytanie, czy dalej będziemy szli w zapasy, czy wrócimy do niego. I powiemy tak, zgrzeszyłem przeciwko Tobie i chcę wrócić. I chcę znowu umiłować Ciebie bardziej niż wszystko inne, a nawet niż moje życie. I wtedy dopiero zobaczymy, że rzeczywiście wraca to, co było kiedyś, takie oczywiste, takie świeże, takie dobre, takie zdrowe. Amen. Wiesz, wcześniej nie wiedziałem, że będziesz to mówił.